Egipt był dla mnie zawsze idealnym miejscem na wypad po szybkie słońce. Ale nie tylko o słońce tutaj chodziło, bo to tysiąclecia historii, kultury i idealne miejsca do odwiedzenia. Kilkukrotnie byłem już w Sharm el-Sheikh i w Hurghadzie, dzięki temu zobaczyłem Karnak, Kair, Luxor czy Asuan. Tym razem mój wybór padł na Marsalam, a dokładnie na hotel Hilton Marsalam Nubian Resort. Zastanawiałem się, czy warto tutaj przyjechać w styczniu lub w lutym, czyli zimą. Okazuje się, że warto. Jeżeli chcecie się przekonać dlaczego, zapraszam, obejrzyjcie kolejny odcinek Hotelogii. Ale zanim go obejrzycie, kliknijcie przycisk subskrybuj. Hotel Hilton Marsalam położony jest na zachodnim brzegu Morza Czerwonego w zatoce Abu Dhabab. Dlaczego jest to ważne? Pozwólcie, że powiem Wam o tym za chwilę, ale najpierw oprowadzę Was po terenie hotelu, który jest rozległy, ale nie przytłaczający i warto go doświadczać krok po kroku. Zacznijmy od pokoju. Hotel Hilton Marsalam Nubian Resort ma 395 pokoi w różnych kategoriach. Począwszy od pokoi standardowych typu Twin lub King z widokiem na ogród lub basen, poprzez pokoje typu Deluxe z widokiem na morze, na apartamentach kończąc. Ja swoje rezerwacje nie robiłem przez biuro podróży, tylko przez aplikację Hilton Honors, a dodatkowo mam dosyć wysoki status w tym programie lojalnościowym, w związku z tym dostałem upgrade do pokoju Deluxe z widokiem na morze. No i teraz, czego tutaj możemy się spodziewać? W moim pokoju są dwa łóżka typu twin, rozkładana sofa, biurko, fotel, szafka z telewizorem, spora szafa i kącik herbaciano-kawowy. No i oczywiście do tego łazienka z wanną. Mój pokój znajduje się na pierwszym piętrze jednopiętrowego budynku. Przyjeżdżając tutaj zdawałem sobie sprawę z tego, że hotel nie jest hotelem najnowszym, ale muszę przyznać, że mój pokój jest czysty i zadbany. No i dodatkowo ten uroczy balkon z dwoma siedzeniami, ławą i widokiem na morze. Ja na plażę stąd idę dosłownie 3 minuty. Hotel Hilton Marsalam Nubian Resort położony jest przy szerokiej, piaszczystej plaży w zatoce Abu Dhabab. Ale sama plaża nie jest tutaj jedynym walorem, bo zatoka Abu Dhabab posiada jedno z najpiękniejszych raf koralowych. To tutaj przyjeżdżają czasami nawet goście z innych hoteli, aby posnorklować i popodziwiać ryby, żółwie, a czasami nawet diugonie, czyli syreny morskie. Będąc na plaży, nie musimy biegać daleko po napoje czy jedzenie, bo Hilton ma własny bar plażowy, w którym serwowane są napoje bezalkoholowe, te alkoholowe od godziny 11, a także posiłki, takie jak lunch czy przekąski. W związku z tym możemy przez cały dzień delektować się słońcem i tylko i wyłącznie biegać tutaj i z powrotem. Śniadania w hotelu Marsalam Nubian Resort rozpoczynają się o godzinie 6:30. Mniej więcej o tej samej godzinie zimą zaczyna wstawać słońce. W związku z tym warto czasami obudzić się wcześniej, aby popodziwiać pierwsze, a następnie skorzystać z tego drugiego. Tym bardziej, że plaża rano jest taka cicha, spokojna, idylliczna. No i dzięki temu mamy więcej dnia.
Śniadania w tym hotelu zaczynają się o godzinie 6.30 i kończą o godzinie 10.00, ale warto przyjść nieco wcześniej, bo wówczas jest mniej ludzi, mniejsze kolejki do bufetów i można spokojnie znaleźć idealny stolik. Jeżeli chodzi o wybór, to sądzę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, ale ja już niedługo przestanę na śniadania przychodzić, bo formuła all inclusive nie pozwala na chodzenie głodnym, a jest jeszcze sporo innych wyborów, jeżeli chodzi o posiłki. Hotel ma aż 4 baseny zewnętrzne, z czego Breezes, czyli basen, przy którym obecnie się znajduje, jest basenem największym. Usytuowany jest niedaleko głównej restauracji i lobby. Jak widzicie, ma sporo zielonej przestrzeni dookoła, także mostki, pomosty i miejsca na leżaki, na których codziennie wygrzewają się goście. Ma również własny bar, do którego można podpłynąć. Co prawda woda w tym basenie nie jest podgrzewana, ale nawet w miesiącach jesiennych i zimowych znajduje wielu zwolenników. Ja jednak wybieram te baseny z ciepłą wodą. Waves to kolejny z hotelowych basenów, mój ulubiony. Może dlatego, że znajduje się najbliżej budynku, w którym mieszkam, czyli budynku numer 33. Ale dodatkowym plusem tego basenu jest to, że woda w nim jest podgrzewana. W związku z tym mnie najlepiej spędza się tutaj czas właśnie jesienią bądź zimą. Basen ma swój własny bar, do którego można podpłynąć, w związku z tym jest to opcja idealna. Ja nagrywam w godzinach porannych, kiedy wszyscy są na śniadaniu, ale za pół godziny czy godzinę zaroi się tutaj od gości hotelowych. Basen Seashells to idealna alternatywa dla tych, którzy nie przepadają za towarzystwem dzieci, bo dostęp tutaj mają tylko i wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że woda w tym basenie nie jest podgrzewana, w związku z tym zimą może być nieco chłodno. Ale zawsze jest to kwestia wyboru. Ostatni z 4 basenów nosi wdzięczną nazwę Splash. Ma również swój własny bar i podgrzewaną wodę, w związku z tym korzystać można z niego bez względu na porę roku. Przyznam szczerze, że troszeczkę się naspacerowałem, aby pokazać Wam każdy basen, ale za chwileczkę przycupnę i powiem Wam nieco więcej na temat całej przestrzeni hotelu i odległości, które trzeba pokonywać, po to, abyście byli lepiej zorientowani. Hotel robi bardzo dobre wrażenie, ba, wręcz imponujące, bo wizualnie jest nad wyraz przyjemny dla oka. Składa się z niedużych, białych, parterowych bądź piętrowych budynków mieszkalnych, położonych wśród zieleni, kwiatów i błękitu basenów. Jeżeli chodzi o odległości, to teren faktycznie jest spory, ale zrobiłem małe doświadczenie i przeszedłem się ze stoperem najdalej wysuniętego punktu, czyli z recepcji, na plażę. Zajęło mi to nieco ponad 7 minut, spokojnym krokiem. W związku z tym bez problemu da się spacerować. A dla tych, którzy złaknieni są szybkiej podwózki, przygotowane są kolejki, które jeżdżą po całym terenie hotelu i dowożą m.in. na plażę.
Obsługa, w tym housekeeping, stara się bardzo, żeby zaskakiwać nas swoją kreatywnością, więc pamiętajmy, aby zostawiać napiwki. To, co bardzo podoba mi się, jeżeli chodzi o ten hotel pod względem turystyczno-rekreacyjno-rozrywkowym, to dopasowanie do różnorodnych potrzeb obecnych tutaj gości. Bo jeżeli potrzebujecie przestrzeni, możecie odpoczywać nad basenem Breezes. Jeżeli z kolei wymagacie spokoju, idealną opcją dla Was będzie basen Seashells. Z kolei, jeżeli jesteście złaknieni emocji, dobrej zabawy i towarzystwa, to basen Waves oferuje aerobik, zabawy w wodzie i takie imprezy jak piana party. Podsumowanie mojego tygodniowego pobytu w tym hotelu mogłoby spokojnie zamknąć się w dwóch słowach, a dokładnie w 6 sylabach. Jestem zakochany. Rozwinąć? Proszę bardzo. Teren hotelu. Zadbany, przestronny i dopasowany do potrzeb różnych gości. Pokoje czyste i zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o metraż, jak i o lokalizację. Infrastruktura, moi drodzy. 4 baseny zewnętrzne, 7 restauracji i barów, Kids Club i strefa fitness. Czegóż chcieć więcej? No, można chcieć więcej. I to tutaj dostajemy, bo mamy dodatkowo przepiękną plażę z jedną z najładniejszych raf koralowych. Nic tylko korzystać. Uwierzcie mi, że pod tym miejscem podpisuję się z całego serca.